that the revolution and the end of communism. But you know, in the view of very many people, this amazing, miraculous event is understood differently. I would like to say that some argue that collapse of Berlin Wall was indeed a turning point, but of a different kind that we normally refer to. Some people say that the end of the Cold War created a large problem for the world, because with the Cold War, the military violence was limited, controlled by the governments. There was some kind of stability. There was some kind of order. The violence was kept at bay. Once Cold War and the Berlin Wall and all that arrangement vanished, and once it was over, all sorts of cracks and splits appear, came to the surface. Civil wars began, and we observed massive outbreaks of various kinds of violent actions. And I want to ask, what do you think about that kind of opinion, that it's not just a miraculous end and the beginning of freedom as we think about it, but it's a thing which disturbs the order. Gdyby rozsądnie kontrolować tę myśl, to trzeba powiedzieć, że największym nieszczęściem było to, że umarł Stalin. If one would like to logically follow or kind of trace this thought, one would think that the biggest misfortune was that Stalin died. Dlatego, że dopóki Stalin żył, because until he died, he was still alive, to nie było odważnych, którzy destabilizowali ten spokój. There was nobody courageous enough to destabilize that. Więc mogę powiedzieć spokojnie tyle, I can only say, że ten pogląd uważam za szkodliwy, is dangerous and it's toxic, stupid, i niestety aktualny. And unfortunately alive. Jak ja dzisiaj słucham w różnych miejscach, when I hear today in various places in the world, jak skuteczna Putin. How very effective is Putin's propaganda? Że tak naprawdę to NATO jest winne temu, że jest na Ukrainie szkodne. The reason that there is a conflict on Ukraine today, it's all NATO's fault. Ameryka jest winna. The United States is guilty. Zdenerwowała Putina. Because it upset Putin, right? Make Putin upset. Putina nie trzeba denerwować. Ja muszę powiedzieć, że teraz trwa spór w Europie. I have to say that right now there is a major controversy in Europe taking place. Czy obecna sytuacja przypomina sytuację sprzed pierwszej wojny światowej? Whether, so there is a controversy or the disagreement whether the situation that we live right now in reminds us more about the situation just before the World War I. Dlatego, że wtedy then, odsunięto dyplomatów. Diplomacy was pushed away. Głos zabrali generałowie. Generals stepped in. I dlatego była wojna. And that's why war had happened. Drugie stanowisko. The second position is, so there was the first position, the second position is, że ta sytuacja w sytuacji sprzed II wojny. That the world we live in actually reminds more, it's more reminiscent of the times just before the Second World War. Że oto mamy. That we have in front of us. Agresywne, autorytarnie rządzone państwo. That we are facing an aggressive authoritarian state running the authoritarian way, które przyznaje sobie prawo interweniowania w innych państwach pod pretekstem, że broni ludzi swojej narodowości. That secures for themselves a right to invade another state
under the pretext, under the pretext that it defends the rights of people who speak the language of Russia. Rosyjska Duma przegłosowała. The Russian Parliament, Russian Duma, voted recently. Że Rosja ma prawo interweniować militarnie. That Russia has a right to, for the military intervention. Poza granicami. Beyond the borders of Russia. Rosji w obronie Rosjan czy obywateli rosyjskojęzycznych. In defense of Russians or the citizens of Russia. To jest taka zmodernizowana wersja doktryny Breżniewa. This is a modernized version of the Breżniew doktryna. Doktryna Breżniewa głosiła, że sowieckie wojsko ma prawo interweniować wszędzie, gdzie jest zagrożony socjalizm. The Brezhnev doctrine said that the Soviet army has a right to intervene wherever the socialism is endangered. W tym czasie był taki moment, kiedy chińskie wojska wkroczyły do Wietnamu. At that point there was a moment where the Chinese army entered Vietnam. I sowiecka prasa ogłosiła, że to jest agresja. And the Soviet press announced that that's aggression. I myśmy w Polsce wtedy sporządzili definicję agresji. And in Poland with our friends we decided to sit down and define aggression. Otóż agresja jest wtedy, jeżeli jeden kraj napada na drugi kraj bez zgody z Związku Sowieckiego. The aggression takes place when one country invades another country without the okay from Soviet Union. Otóż co robił Hitler? So if you look at the back, what was Hitler doing? Hitler ogłaszał, że on chce tylko wyrównać krzywdy, jakie spotkały Niemcy. Hitler announced that the only thing he wants to do is to even out the wrongs that the Germans have faced. No więc najpierw remilitaryzacja. So he remilitarized. Jeżeli w innych krajach może być wojsko, dlaczego ma go nie być w Niemczech? So if every other country has a military, why should not Germany have it? W Europie mówi, no rzeczywiście, no to jest niesprawiedliwe. I Hitler też ma wojsko. Let's Hitler have also an army. After the First World War, you know, remember. Potem była Austria. There was Austria. Czy w Austrii nie mieszkają Niemcy? Hitler invaded Austria, right? So the question was, Europe said, well, but Germans live in Austria after all. Nie ma żadnego narodu austriackiego. There is no Austrian nation. Są Niemcy. They are Germans. No rzeczywiście, no, mówią po niemiecku. Nie chodzi mi z Hitlerem. Yes, indeed. Let allow for the Auschwitz, because they all speak Germans after all. But German, what's the problem? Czechosłowacja. Then, the next was Czechosłowacja. Czy na zachodzie Czechosłowacji, w Sudetach, nie mieszkają Niemcy? Oczywiście, że mieszkają. Don't Germans live in Western Czechosłowacja? They do. Karlsbad, Marienbad, mieszkają Niemcy. Germans live in all those places. No więc, czy to jest sprawiedliwe, że Niemcy się nie mogą zjednoczyć z niemieckim państwem? It's not really, where is the justice here? Germans should have a right to unify, to unite with the German state. No to oddajmy Czechosłowację. Let's give Czechosłowakia to Germany. Potem była Polska. Then it was Poland. Czy w Gdańsku nie mieszkają Niemcy? After all, Danzig. Oczywiście nie mieszkają. A lot of Germans live in Danzig. Why can't we just go and, you know, a Polacy powiedzieli nie. And Poland said no. Nie. And that's how the war started, right? A nie oddamy ani guzika. Paul said we won't give you one button.
można powiedzieć, że to była polska megalomania. Ale to była błogosławiona megalomania. Bo ktoś Hitlerowi wreszcie powiedział Nein, Herr Hitler. Teraz jest pytanie, w którym momencie Putinowi się powie stop? So the question is, where's the moment when we will say to Putin stop? Jego nie można ugłaskiwać, dlatego że on ustępstwa traktuje jako słabość po prostu. One cannot please him, because whatever we give him, he takes it as a weakness. I ja nie mam żadnej wątpliwości, że Havel, który uważał, że błędem było to, że w 1938 roku Czechosłowacja nie broniła się. I don't have any doubts that Havel, who thought that it was a mistake, that in 1938, when Hitler invaded Czechosłowacja, Czechosłowacja decided not to respond in a military way. W 1938 roku apelował do Dubčeka, powiedział nie. He in 1968 appealed to Dubček, to the first secretary of the, you know, the guy who was the good Czech, right? To say to say no. He appealed to him. He asked him to say no. Że on dzisiaj by powiedział nie wolno ustępować. And today Havel would say. Niemniej jednak, my w ogóle o tym możemy rozmawiać, jak wolni ludzie, tylko dlatego, że wojną, że zimną wojnę Związek Sowiecki przegrał. Nevertheless, we can talk about it as a free people, we can discuss it only because the Cold War was lost by the Soviet Union. Wtedy trwała zimna wojna, to ja u Państwa bym tu nie siedział dzisiaj. I would certainly not sit here in front of you. Najpewniej bym w polskim więzieniu odbywał kolejny wyrok.